Dzień dobry i dobry wieczór. Kolejne wycinanki prasowe, ale tym razem będzie nie tylko o tym, co piszą, ale też o tym, co pokazują, bo to równie ważne, a właściwie powinno być równie ważne. Tak się w świecie mediów drukowanych przez całe dekady przyjęło, że łączą one jednak tekst z jakimś rodzajem ilustracji, najczęściej ze zdjęciem. Czasem z dobrym rysunkiem. I szczególnie od momentu, kiedy poligrafia osiągnęła już taką jakość, że zdjęcia są na ogół bardzo dobre, reprodukowane w prasie, to te zdjęcia zaczęły nabierać wielką rolę i nie przypadkiem są różne wielkie konkursy, na przykład na fotografię prasową. Fotografowie zdobywają bardzo prestiżowe nagrody. Czy te zdjęcia widać w polskich tygodnikach opinii, które tutaj omawiam? A omawiam, przypominam, w tej chwili trzy godne uwagi, cztery właściwie, czyli Newsweek, Politykę, Tygodnik Powszechny i Przegląd. No niestety jest z tym niedobrze. To znaczy jest tak, że widać, że to są często oszczędności redakcji, polegające pewnie przede wszystkim na tym, że poszukiwanie dobrego zdjęcia, czy wróć, już od dawna w większości polskich redakcji nie ma rozbudowanych działów fotograficznych, gdzie jest kilku, a kiedyś nawet w dobrych czasach kilkunastu wybitnych fotografów, którzy potrafili przynosić każdej redakcji prawdziwe skarby. Jest ich coraz mniej, czasem w ogóle już nie ma nikogo, czasem tylko kupuje się na rynku albo zdobywa się na wolnym rynku, ale do tego zanika też funkcja fotoedytora. Fotoedytor to jest taki redaktor od zdjęć. Nie należy wcale słowa redaktor traktować lekceważąco. Dobry fotoedytor jest równie ważny jak wybitny redaktor, czyli ten, kto potrafi wymyślić dobry temat na tekst i potrafi potem ten tekst zredagować dziennikarzowi tak, żeby była to perełka. Jest źle ze zdjęciami w polskiej prasie i to paradoksalnie w czasach, o których mówi się, że są czasami obrazkowymi. Ja pamiętam, kiedy lat temu kilkanaście albo nawet dwadzieścia mówiło się w ogóle w polskiej prasie, że w którymś momencie właściwie zdjęcia zaczną zastępować teksty. Nic takiego się nie stało. Przeciwnie, ze zdjęciami jest krucho, są słabe, brakuje bardzo często. Proszę zwrócić uwagę na przykład na portalach internetowych, czy jeżeli jest mowa o konferencji jakiegoś polityka albo o obradach, nie wiem, komisji sejmowej. Czy macie zdjęcie właśnie z tej komisji? Na ogół nie. Na ogół są to zdjęcia wyciągane jakieś z archiwum, byle tylko ten polityk się znalazł. No i jedynie to, co stopuje redaktorów, tych, którzy robią gazety i tygodniki, to, że czasem może być mowa o tym, że ktoś się oryginalnie ubrał. No wtedy jest konieczne zdjęcie z tego konkretnego momentu w tym konkretnym ubraniu. Ale żeby nie być gołosłownym, przegląd. Owszem, biedna, zdecydowanie najbiedniejsza chyba z tych wszystkich redakcji, chociaż i Tygodnik Powszechny nie jest bogaty, która na przykład pokazuje nam przy okazji rozmowy z Markiem i Tomaszem Sekielskimi jako ilustrację tekstu, czyli coś, co powinno pomóc w recepcji tego tekstu. Nie wiem, pogłębić tę rozmowę, jakiś pokazać jeszcze drugi plan, jakąś metaforę tego tekstu. Pokazuje jakiś w gruncie rzeczy całkiem przypadkowy kadr z filmu, no oczywiście za darmo, więc rozumiem, na którym widzimy gdzieś tam w głębi stoi Tomasz Sekielski, na pierwszym planie widzimy trzy nierozpoznawalne osoby. Nic to zdjęcie nie daje, zupełnie, ani informacyjnie, jest tylko taką kolorową, no buro kolorową, plamą na stronie. Właściwie mogłoby go nie być i nic strasznego by się nie stało. Gdyby był dobry fotoedytor, być może znalazłby lepszą stopklatkę z tego filmu, bardziej znaczącą, albo w ogóle jeszcze coś zupełnie innego, niekoniecznie z filmu, ale powiązanego z tematem, a temat, jak wiemy, pedofilii w kościele jest tematem bardzo szerokim i myślę, że istnieją w Polsce tysiące zdjęć, które mogłyby go bardzo dobrze ilustrować. Czy jeszcze inny przykład, na przykład z kolei w wywiadzie, interesującym skądinąd z profesorem Góralczykiem, który jest wybitnym sinologiem, specjalistą od Chin,
Mowa jest o tym, że idzie ku zimnej wojnie, oby tylko ideologicznej, głównie między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Jednym z wątków jest to, że Chiny też się zbroją i mamy jakieś straszliwie banalne, mało ostre zdjęcie, na którym w jakimś gaziku jeden z chińskich przywódców przejeżdża wzdłuż szeregu chińskich żołnierzy i właściwie nie widać zupełnie, widać gdzieś tam w tle tylko czerwone flagi. Znowu zdjęcie, które nie jest symboliczne, nie jest metaforyczne, niczego nowego nie wnosi. I tak można by więcej szukać. Tekst o dożynaniu dyplomatów Jakuba Dymka. Znowu interesująca sprawa, smutna bardzo, że coraz mniej Polaków jest w różnych międzynarodowych instytucjach i że to jest niestety wina pewnej paranoi pisowskiej, plus kilku naszych też przywar narodowych. I jednym z takich przykładów jest Adam Kobieracki, który był wieloletnim zastępcą sekretarza generalnego NATO. I znowu mamy go w jakimś dziwnym kadrze odwróconego z jakimiś dwoma osobami, ale tak naprawdę w dodatku nie jesteśmy pewni, który z nich to jest Kobieracki, a kim są dwaj pozostali dżentelmeni, czyli jeszcze do tego zły podpis do zdjęcia. Nie bardzo chce mi się wierzyć, że wieloletni zastępca sekretarza generalnego NATO ma tylko jedno bardzo złe zdjęcie do zdobycia. I tak dalej, można takie przykłady niestety mnożyć, nawet kiedy są jakieś zdjęcia bardziej symboliczne, tu jest o problemach, które się zwalają na głowy polskich rolników z kolei pod tytułem Plagi Polskie. Mamy zdjęcie jakiegoś dość nowoczesnego traktora, który bronuje jakieś pole. Jak to się ma do tego, że plagi są w Polsce? No nie wiem, mają nowoczesny sprzęt, jeżdżą tym sprzętem, wykonują jakieś prace rolnicze, czyli zdjęcie, które tak naprawdę w ogóle nie pasuje. Znaczy zdjęcie pod hasłem wieś albo pod hasłem uprawa roli. Dlaczego? Zapewne dlatego, że w przeglądzie nie ma po prostu dobrego fotoedytora, a być może też nie ma czasu, chęci i umiejętności po prostu poszukania u wielu fotografów, w agencjach fotograficznych jest ich mnóstwo, zdjęcia, które byłoby czymś rzeczywiście istotnym. Że można inaczej, bo niewiele lepiej jest niestety w polityce i w Newsweeku, choć oddam honor, że na przykład tekst otwierający, znaczy zdjęcie otwierające materiał o panu Zaradkiewiczu, czyli niesławnym już PO przewodniczącego Sądu Najwyższego, jest rzeczywiście zilustrowane dobrym reporterskim zdjęciem jego na tle tej charakterystycznej architektury Sądu Najwyższego w Warszawie i otoczonego dziennikarzami z mikrofonami na takich długich kijach, co charakterystyczne, ale stwarza jeszcze jedną dodatkową płaszczyznę. Jeżeli przyjrzeć się temu zdjęciu, akurat bardzo wyraźnemu i ostremu, bo na całą rozkładówkę, czyli na dwie strony, proszę zwrócić uwagę, dziennikarze to są wyłącznie kobiety. Mamy ich tutaj na wyraźnie widoczne cztery, a chyba jeszcze tutaj mamy też piątą poniżej sylwetki pana Zaradkiewicza. To jest przykład zdjęcia, które po pierwsze jest merytoryczne, po drugie jest jakoś tam symboliczne, po trzecie od razu wciąga w tekst i powinno zachęcać, chyba że ktoś ma takie obrzydzenie do Zaradkiewicza, że nic nie przeczyta, no to wtedy w ogóle nie przeczyta, ale można inaczej. Można na przykład tekst Jarosława Flisa w Tygodniku Powszechnym, tutaj zaznaczam, że pokazuje akurat, ponieważ tygodnik jeszcze w papierze się nie ukazał, więc mam tylko wydruki z PDF-a, siłą rzeczy gorszej jakości. I nawet tutaj dokonałem takiego sklejenia dwóch kartek, żeby to było widać, jak to mniej więcej będzie wyglądać w tygodniku. Więc tekst Jarosława Flisa, znakomitego socjologa, no o tym generalnie polityka po resecie, czyli co się w ogóle dzieje obecnie w Polsce, z bardzo dobrym, symbolicznym, reporterskim zdjęciem jakiegoś polskiego, konkretnie Opola tutaj widzimy, to jest 28 kwietnia, gdzie mamy jakieś klasyczne polskie, powiedziałbym, baraczki, naprawa w Gnieceń nad
widocznym billboardem mój prezydent Andrzej Duda i obok Nadzieja dla Polski Władysław Kosiniak-Kamysz. A na pierwszym planie człowiek na motocyklu, a nad nim na jednym z tych baraczków bardzo znaczący napis wyjazd. Jest to właściwie zdjęcie, które oczywiście nie niesie nam konkretnej informacji o tym, co się w Polsce dzieje, ale niesie bardzo duży emocjonalny przekaz symboliczny i chyba w dobry sposób ilustruje polską sytuację. Oczywiście można by ją zilustrować na tysiąc jeszcze innych sposobów, ale ten sposób jest dobry. I to znaczy, że ktoś pomyślał i o to zadbał. Podobnie w tym samym tygodniku powszechnym o tekście Klerykalizm w genach Artura Sporniaka, no, krytyczny, jak wynika z samego tytułu, wobec polskiego kościoła, jest też kapitalne zdjęcie, no, godne w ogóle nagrody, przedziwne właściwie, bo trochę groteskowe. Otóż jakiś ksiądz przepasany czerwonym czy purpurowym pasem, a właściwie szalem, myje mopem ulicę, a koło niego stoi z takim gestem jeszcze nakazującym zakonnica. Czyli trochę odwrócenie sytuacji, bo wiemy akurat, że to raczej zakonnice, kobiety w polskim i niestety w ogóle w katolicyzmie są w tej zdecydowanie gorszej sytuacji. Tu mamy odwrócenie tego, ale zdjęcie, które przyciągnie uwagę z całą pewnością, czyli spełni swoją podstawową funkcję i przez odwrócenie jakby sytuacji w gruncie rzeczy też myślę, że skomentuje coś istotnego, co i w tym tekście jest powiedziane, i również co się w polskim kościele dzieje. Czy dużo mniejsze zdjęcie z kolei przy okazji zresztą bloku w ogóle tekstów poświęconych Janowi Pawłowi II, bo no, zrozumiałe, Tygodnik Powszechny Katolickie Pismo, więc obchodzi jednak tę stuletnią rocznicę urodzin Karola Wojtyły, pokazuje zdjęcie trumny, czy sarkofagu właściwie, świętego Jana Pawła II, ale który to sarkofag jest właśnie odkażany przez człowieka kompletnie ubranego w taki kombinezon ochronny z butlą i z takim szprejem, który spryskuje ten sarkofag czymś. Znowu krótkie, symboliczne, bardzo mocne przesłanie. Czyli można, tak? Czyli można, ale niestety tygodnik, znaczy stety, tygodnik chyba w tym jest najlepszy, jest wyraźnie jest bardzo dokładny w takim cyzelowaniu przekazu i mający świadomość, że nie tylko słowo się liczy. Ja pamiętam, może nie w początkach, ale w zdecydowanie pierwszej połowie mojej kariery redaktorskiej w Gazecie Wyborczej, kiedy opowiadała nam francuska graficzka, która nam wtedy pomagała przygotować nową gazetę makiety wyborczej, a miała za sobą doświadczenie zrobienia makiety dla Le Figaro, czyli wielkiego francuskiego dziennika, jak na przykład, jakie zdjęcie wybrano kiedyś dla tekstu, to były chyba jeszcze lata 80., dla tekstu mówiącego o tym, że nie mieści się w standardzie, tak by można było powiedzieć, nowoczesnym, fakt, że nadzór nad armią francuską, czyli w ich Ministerstwie Obrony, pełnił głównie wojskowi. To wtedy już się zaczęło coś takiego, że powinni to robić cywile, a nie wojskowi. Zresztą, czego my też potem z czego skorzystaliśmy, ale wtedy jeszcze nie było to normą. I ten tekst został zapoczątkowany wielkim zdjęciem na całą rozkładówkę, na której był pokazany przedpokój sali posiedzeń francuskiego Ministerstwa Obrony. I ponieważ to było lato, na wieszaku, który był w tym przedpokoju, nie wisiały żadne płaszcze, ale wisiały nakrycia głowy. I był tam jeden kapelusz i 6 czy 7 czapek oficerskich. Kapitalny skrót, pokazujący od razu cały problem, ale też pokazujący, że jeżeli redakcja chce, potrafi, myśli, to jest w stanie znaleźć zdjęcie, które przekaże równie wiele jak tekst, a śmiem twierdzić po latach,
wielu czytelników być może bardziej zapamiętało przekaz tego tekstu z Le Figaro dzięki temu zdjęciu niż wielu, wielu słowom, które jakiś dziennikarz czy dziennikarze na ten temat wypisali. Będę pewnie jeszcze czasem puentował jakieś sprawy właśnie zdjęć udanych czy nieudanych, choć z niewielką nadzieją, że redakcje wyciągną z tego wnioski, bo to są te straszne skutki oszczędności i bagatelizowania tak naprawdę w pełni atrakcyjnego przekazu dla czytelnika. Ponieważ już się dzisiaj poznęcałem z powodu zdjęć, więc powiem, że jest jednak kilka rzeczy, które można przeczytać tym razem w tygodnikach. Żeby było jasne, ja przypominam, zawsze jest tam trochę, powiedziałbym, bieżących komentarzy i ocen, za którymi ja nie przepadam, co tłumaczyłem już wiele razy, bo na ogół one mi powtarzają to wszystko, co ja już w ciągu dni poprzedzających ukazanie się nowego numeru tygodnika przeczytałem w dziennikach, albo na portalach internetowych, albo w mediach społecznościowych. Faktem jest, że w tygodnikach pracują czasem bardzo dobrzy dziennikarze, więc czasem taki rodzaj podsumowania, takiego przeglądu wydarzeń czy przeglądu jakiegoś jednego konkretnego tematu robią bardzo dobrze. Ale nie jest to coś, czego ja bym szczególnie oczekiwał po tygodnikach, więc ten typ materiałów jest właściwie zawsze. Trochę lepiej, trochę gorzej, na ogół nieźle. Nie tego szukam. Szukam tej wartości dodanej. Tego, co powinno odróżniać tygodnik od bieżączki, od dziennika i od czegoś jeszcze szybszego niż dziennik, czym jest właśnie portal internetowy, tak, który przecież może co minutę właściwie wrzucać nowe informacje i nowe teksty, jeżeli tylko ktoś się napisze. W przeglądzie przede wszystkim bym polecił bardzo ciekawą i dość smutną rozmowę z Marcinem Kąckim, to jest wybitny reporter związany z Wyborczą, który napisał teraz książkę o Oświęcimiu i który jakby opisuje to dziwne miasto żyjące w takiej dziwnej sytuacji. Tak? Z jednej strony no normalne polskie miasto, jakieś dziesiątki, a z drugiej strony obciążone traumą Auschwitz. Nie będę więcej zdradzał, myślę, że i książkę warto przeczytać, ale jeżeli kogoś na książkę nie stać albo czasu nie ma, to przynajmniej ten wywiad z Kąckim jest zdecydowanie warty tego. A druga rzecz to Mateusza Mazziniego, taki rodzaj podsumowania tematu, o którym chyba mało wiadomo. To znaczy my w Polsce potwornie narzekamy cały czas, co głównie rząd PiS-u, ale nie tylko, robi z polskimi lasami. A tu szerzej, wychodząc od Rumunii i trochę Bułgarii, gdzie ten problem jest największy, okazuje się, że mamy jakąś upiorną zupełnie sytuację z nielegalną wycinką starych lasów w całej Europie. Choć właśnie mówię, Rumunia tutaj dzierży niechlubne pierwszeństwo. W Rumunii ponad 50% drzew jest wycinanych nielegalnie, a oni mają tam, szczególnie w terenach górskich, przepiękne jeszcze ciągle stare, wielusetletnie lasy. No i niestety to jest biznes, nielegalny biznes, na który Unia Europejska do tej pory nie znalazła sposobu, a powinna jak najszybciej. Mało znany temat, mówię, jeżeli to tylko w polskim wydaniu. Więc to w przeglądzie. W Newsweeku, gdzie mamy oczywiście Rafała Trzaskowskiego na okładce, żeby było jasne, w polityce też mamy Rafała Trzaskowskiego, aczkolwiek tutaj zmieniającego się skidawą, więc jakoś troszkę bardziej ambitna, powiedziałbym, okładka. Ale jeden wywiad, który mnie zaskoczył, jeden materiał w Newsweeku, który mnie zaskoczył, co prawda zdenerwowało mnie, i tu na chwilę wrócę do zdjęć, bo to oczywiście jest klasyczny błąd redakcyjny. To jest wywiad z Amaryllis Fox, która napisała książkę, była agentką CIA. Książka jest też do dostania, zresztą dlatego pewnie było możliwe zrobienie z nią wywiadu. Ona zdradza różne sekrety amerykańskiego CIA. Zdjęcie tej ładnej dziewczyny czy kobiety jest oczywiście źle pokazane, dlatego że jest taka podstawowa zasada graficzna, że wzrok nie może uciekać ze strony.
czyli to zdjęcie powinno być nie na lewej stronie, tylko na prawej, i wtedy byłoby w porządku. Zawsze bohater musi patrzeć do środka. To jest taka podstawowa rzecz. Być może dla czytelnika wydaje się mało znacząca, ale profesjonalizm w mediach składa się z dziesiątków różnych drobnych zasad i przepisów, które w sumie tworzą profesjonalne pismo, nawet jeżeli Państwo nie wiecie o tym, że to właśnie w ten sposób zostało zrobione. No ale trudno, stało się. Wywiad jest interesujący, choć w sytuacji, kiedy padają pytania o konkrety, to ona jednak mówi, że ja jej pewnych rzeczy nadal nie pozwala mówić. Natomiast to, co jest ciekawe i takie, powiedziałbym, dalekie od chyba wyobrażenia o służbach specjalnych, a szczególnie amerykańskich, kiedy ona tłumaczy w gruncie rzeczy, że polityka amerykańska, zresztą nie tylko Trumpa, polegająca na takiej próbie wybicia wszystkich terrorystów, bądź potencjalnych terrorystów, jest błędem. Że podstawową rzeczą jest próba zrozumienia, z czego się bierze ten terroryzm. I że to jest jedynie na dłuższą metę skuteczna broń. Mówi ona, ludzie walczący na pierwszej linii frontu szybko orientują się, że nic nie jest czarno-białe. Poglądy zależą od życiowych doświadczeń. Lata spędzone w CIA nauczyły mnie, że nawet jeśli pominiemy kwestie moralne, z czysto pragmatycznej perspektywy bardziej opłaca się słuchać niż zabijać. Póki nie zrozumiemy wroga, nie mamy szansy go pokonać. Politycy wciąż odgrzewają propagandowe hasła wypichcone po 11 września typu nienawidzą nas, bo kochamy wolność. Trudno o bardziej bezużyteczną retorykę. To sympatyczne, że była agentka CIA i tak myśli i że w dodatku myśli jednak na podstawie nie jakichś czystych teorii czy książek, tylko swojego autentycznego doświadczenia. Ale na sam koniec taki poniekąd polski wstręt, choć wprost pani Fox tego nie powiedziała, kiedy pytana przez Piotra Mileskiego, który tę rozmowę przeprowadza, poświęciłaś dekadę życia na walkę o demokrację. Jak oceniasz eksplozję populizmu i nacjonalizmu w Europie Środkowej? I otóż pani Fox na to mówi. Wszystkie radykalne ideologie karmią się negatywnymi emocjami zwykłych ludzi, alienacją, wstydem, lękiem, urażoną dumą, że świat cię nie docenia i nie szanuje tak, jak na to zasługujesz. Walka z terroryzmem to ciągłe doganianie rzeczywistości. Zauważamy radykała dopiero, kiedy przejdzie wszystkie fazy, od zwątpienia, przez gniew, do odrzucenia otaczającego go porządku. Ludzi trzeba słuchać, kiedy jeszcze się żalą. Wmyślcie się Państwo w ten cytat, bo to nie jest, powiedziałbym, wprost antypisowski cytat. To jest raczej trochę mowa o tym, dlaczego u nas doszło do tego, do czego doszło. W ludzi trzeba się wsłuchać, kiedy jeszcze się żalą. To chyba w Newsweeku najciekawsze, a w polityce dobre, zrobione przez Juliusza Ćwielucha podsumowanie pod takim może przesadnym tytułem Polacy ogłosili koniec pandemii. Czyli troszkę jak powiedziałbym, ilość rozczarowań Polaków co do różnych błędów, krętactw, nielogiczności pisowskiego rządu zaczyna przechodzić w jakąś jakość. Natomiast w dodatku tekst przypominający, jak to szło po kolei, więc jego nawet warto sobie zarchiwizować, bo to jest dobre czasem w jakichś dyskusjach z kimś, kto nie rozumie jakichś zjawisk i mechanizmów społecznych. Natomiast ja bym nie dał tytułu Polacy ogłosili koniec pandemii, bo to troszkę jest tak, że już w ogóle nie wierzymy we wszelkie ograniczenia. A ja dzisiaj jechałem przez pół Warszawy komunikacją miejską w środku dnia, może nie w szczycie klasycznym, ale w środku dnia i nadal jednak ulice są puste, środki komunikacji są dość puste. Jechałem przez z Pragi do samego centrum, właściwie jeszcze dalej, tramwajem, głównymi arteriami Warszawy, w tramwaju, w jednym wozie tramwajowym, 3-4 osoby. Także chyba jeszcze nie jest tak, że Polacy ogłosili koniec pandemii. Dlaczego tak jest, to jest do osobnej rozmowy, ale tytuł zrobiłbym skromniejszy.
I druga godna polecenia uwagi rzecz to rozmowa z profesor Anną Rakowską-Trelą, to jest specjalistka od systemów wyborczych, o tym, czy nowa ustawa regulująca wybory trzyma demokratyczne standardy. No bo niby o to się biliśmy, tak, że tego 10 maja to miało być fatalnie, a teraz będzie lepiej. No, można powiedzieć tyle, Państwu powiem to do przeczytania, a nie do streszczenia, no trochę lepiej, ale nadal jeszcze bardzo daleko od demokratycznego standardu. To nie jest być może optymistyczne zakończenie, że daleko do demokratycznego standardu, ale cóż, innego dla Państwa dzisiaj nie mam. Może za tydzień będzie lepiej. Do widzenia.